W dzisiejszym odcinku zmienimy i dokończymy aranżację i zrobimy wstępny miks. Zapraszam. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w 12 odcinku Self-Made Beats People. Z tej strony Integral. No i dzisiaj czeka nas sporo roboty. Będziemy poprawiać calutki aranż łącznie z melodią, leadem, basem i tak dalej. Z racji tego, że wiele osób w poprzednich odcinkach w komentarzach pisało, że melodia im się nie podoba, postanowiłem, że ją zmienię, bo to w sumie tutoriale są kręcone dla Was i to Wam się ma podobać. Aktualnie brzmi ona tak. Mam nadzieję, że ta wersja Wam się bardziej spodoba. No a teraz zabieramy się za poprawki. A jeszcze jedno, żeby Was nie zanudzać, będę przeskakiwał niektóre momenty i tłumaczył tylko przy efekcie końcowym, etapami krok po kroku. Myślę, że tak będzie lepiej, nie będziemy tutaj przedłużać niepotrzebnie filmu i zabierać Waszego czasu. W pierwszej kolejności poprawię lead i widzimy się za chwilę. No dobra, główne warstwy są poprawione. Brzmią one teraz następująco. W pierwszej tej naszej głównej charakterystycznej warstwie nic praktycznie nie zmieniałem. Dodałem tylko oscylator z falą trójkątną oktawę niżej, żeby dodać trochę mięsa do tej warstwy. Trochę ją przyciszyłem i zmniejszyłem ilość distortion wbudowanego. I to wszystko. Ale sporo zrobiłem na mikserze. Bez efektów ta warstwa brzmi następująco. Praktycznie jak zwykła piła. Pierwszy efekt to korektor z mocnym podbiciem środka. Uciętymi niskimi i wysokimi, zaraz wytłumaczę dlaczego. I trochę jest obniżony niższy środek. Następny efekt to jest distortion z filtrem środkowo-przepustowym. Tutaj bardzo ważne te parametry są. I z tym efektem brzmi to następująco. Teraz dlaczego ściąłem w pierwszym korektorze tyle wysokich? Bo zobaczcie co się dzieje, jak te wysokie zostają. Te wysokie stają się bardzo brudne, a tego nie chcemy, bo dbamy o jakość, tak jak zawsze powtarzam. Kolejny efekt to znowu korektor, z tym, że teraz wyrównujący pasmo. No i trzeba jakoś z powrotem dodać tych wysokich. W tej naszej mono warstwie tak naprawdę nic nie zmieniłem. Jest to wciąż zwykła piła, tylko musiałem ściąć z niej wysokie, bo były problemy z fazą, gdy te warstwy grały razem. Teraz wszystko jest ok. Przesłuchajmy jeszcze raz jak to gra. No i dobra, to tyle. Wstępnie poprawiłem też już te poboczne warstwy, te super piły. Brzmią one tak już teraz. W
syntezie zmieniłem tylko i wyłącznie envelope. Obniżyłem poziom, żeby były takie bardziej plukowate i żeby nie grało tak masywnie. Z racji tego, że melodia MIDI jest bardzo gęsta, więc będzie to brzmiało bardziej energicznie i nie będzie tak dużo szumu. Tutaj zrobiłem dokładnie to samo. Na mikserze dałem tylko wstępne EQ. Obniżyłem środek, by zrobić miejsce na tą główną warstwę. Podbiłem lekko wysokie. Tu zrobiłem dokładnie to samo. I tą warstwę poszerzyłem shaperem. Zobaczmy teraz, jak te warstwy wszystkie zabrzmią razem. Myślę, że efekt na ten etap nie jest zły. No ale bierzemy się jeszcze za bas. Teraz bas brzmi następująco. Tutaj zrobiłem tylko zmiany w warstwie z charakterem. Trochę go poszerzyłem, ten basik. Dodałem kolejny oscylator z follow reducer. Trochę ciszej niż ta pierwsza warstwa. No i jeszcze wyłączyłem distortion i dodałem zewnętrzny Venom wersji demo z balansem na minus 100%. Jeszcze trzeba z tej warstwy zjąć trochę dołu. Aha, tutaj jeszcze mam korektor też ze ściętymi dolnymi, bo gra szerzej ta warstwa, więc nie chcę tutaj problemów z fazą. No i to wszystko. Zobaczmy teraz, jak to razem zabrzmi. Myślę, że jest już całkiem fajnie. Na pewno będzie lepiej, kiedy dojdzie kick, sidechain, efekty przestrzenne i tak dalej. Ale to już w następnym odcinku. Tam zajmiemy się już dużo bardziej dokładnym miksem. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie dziękuję Wam za oglądanie. No i słyszymy się już za tydzień. Siema! Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.